października w Gdyni nad morzem. No i są to na pewno bardzo sprzyjające warunki. Miałem okazję w trakcie przerwy porozmawiać jeszcze z Patrykiem. Mówił, że nie była to jego pełna dania. Trzymam kciuki za moją drużynę. Widzę w Łódź Bezbiegiego dobrego. Życzymy po wygraną UKS Sotczek, pisze Tobiasz Raczyński. A teraz zobaczmy Dawid Cuber. No i zablokował tę groźną akcję. A tymczasem Daniel Miernik. Social media, ależ piękne uderzenie teraz z dystansu. Maniu kibiców do gadanki KKN Kielce, a tymczasem Krystian Dzierzba próbuje lewą nogą, aby w dalszym ciągu pracować na najlepszy wynik tego spotkania. To jest szansa na doskonałe podanie do Dawida Cubera, ależ tutaj wszedł. Już trzy faule oglądaliśmy po stronie do gadanki. Zaskoczyć Daniela Miernika. Ależ teraz świetna sytuacja dla dogadanki, ale Konrad Jaworski i Anastazja Matuszewska. No widzieliśmy ładny zwód, ale Bielecki. Blisko bramki strzeżonej przez Konrada Jaworskiego. Bielecki! Gol! Konrada Jaworskiego! Bielecki! Gol! Piękne rozegranie tego autu, tego spotkania. A więc drużynę. No i to mogło się zakończyć znakomicie dla drużyny z Kielc. Strzał! Oj, nie ma gola. Wracamy na drugą piłkę. Ależ piękny rajd. I zobaczmy, czy to będzie 2-0. To nie jest 2-0. Świetnie Konrad Jaworski. Napisze Piotr Galant. Witam Was. Pozdro z Gdyni. Dawid Hansen. Pozdro z Gdyni. Dawid Hansen. Gol. Mamy 2-0. Zobaczmy szybko rozegrany rzut rożny. I to rzut rożny. I to jest 3-0. Świetne dośrodkowanie. Płaskie po ziemi. Ona przez Pawła Śpiegowskiego. Szalona radość drużyny do gadanki. Głębszej analizy natomiast na pewno podzielimy się aktualną tabelą. Zobaczmy Szymon Sikora i Miernik, który jest zawodnikiem o raczej filigranowej posturze. On bazuje na innych argumentach niż tutaj postura fizyczna. On jest przede wszystkim fanie do Szymona Sikory. Co zrobi Szymon? Jeden, drugi, trzeci zwód i zobaczmy, ależ to by było trafienie. Inne określenie na tego typu uderzenie, a tymczasem gol. Na tego typu uderzenie, a tymczasem gol. Gol dla drużyny UKS-u Lasotczak. Ekipy z Płocka obudzili nam się trochę. Miejmy nadzieję, że wystarczy im energii, żeby jeszcze powalczyć. Koncentrację zachowa ta wspaniała dziś drużyna gospodarzy. O, ależ groźna akcja. Rzut rożny. No i chyba też próbował wkręcić w trakcie przerwy. Ależ... Przerwy, ależ gol! Mamy czwartą bramkę. Mieli okazję także w trakcie dzisiejszych rozgrywek oglądać Wielcy w pierwszym swoim sezonie prezentować tak wysoki poziom. To jak najbardziej jest sztuka i oni chcą, żeby końcowy gong rozbrzmiał jak najszybciej. Daniel Miernik jeszcze musiał...